Kochani, to jest zdecydowanie najpiękniejsza kolekcja w Sinsay, jaka się ostatnio pojawiła. Słuchajcie, mam Wam dużo nowości do pokazania. Tutaj na przykład są sweterki, słuchajcie, bardzo przyjemne. W ogóle te sweterki w Sinsay uważam, że są teraz aktualnie naprawdę super. I one są takie luźniutkie. Do tego mają na dole ściągacz, ale on nie jest taki, wiecie, obcisły. W rozmiarach to XL jest taki sweterek i kupicie go za 50 zł. Jeśli jesteście tutaj nowi, to będzie mi też bardzo miło, jeśli zostawicie subskrypcję oraz łapkę w górę. Kolejna nowość to płaszczyki. W bardzo ładnym kolorze. W ogóle mają bardzo ładny krój i są w rozmiarach do XXL. Spódniczki. Powiem szczerze tak, no dla mnie za krótkie, chociaż to są takie spódnice-spodenki. Kosztują 50 zł, są w rozmiarach do XXL i to są takie spódnice-spodenki, więc tutaj, słuchajcie, też fajne na przykład to czarnych rajtus. Uważam, że super by współgrały. Kolejna nowość to są spodnie. Te takie raczej bym powiedziała, kojarzą mi się z garniturowymi spodniami. Są w rozmiarach do XXL i na przykład takie spodnie kupicie za 60 zł. Futerki. Zobaczcie, to jest taka imitacja tego futerka barankowego. Bardzo przyjemne w dotyku ogólnie. Ciekawa jestem tylko, czy od środka nie będą tak, wiecie, gryzły. Kosztują 60 zł. Tutaj są natomiast takie troszkę dłuższe, nawet takie tunikowate trochę w odcieniach takiego szarego melanżu, jak to się kiedyś mówiło, na ten szary kolor. Kosztują 4 dyszki i są w rozmiarach do XL. Spodnie jeansowe, szerokie, z bardzo wysokim stanem, 70 zł. To co je wyróżnia, słuchajcie, to na żywo, nie wiem czy to oddaje na filmie, one mają takie kolory przecieranego zielonego, tak. No dobra, to może jeszcze kilka dekoracji, bo zobaczcie, tu mi się turbo spodobały właśnie te zameczki, czy na przykład takie czaszki, talerzyki, po 13 zł. Napisy za 13, chociaż ja nie jestem jakimś fanem Halloween, raczej nie obchodzę tego święta, tyle co tam wiecie, dzieci obchodzą w szkole, 20 zł, ale jakoś te dekoracje halloweenowe, nie kupuję ich do domu, nie ozdabiam, ale może Wam się przydadzą. 16 zł ten kubek. Tyle co to fajna jest nawet ta dynia, bo jest duża, jest leciutka i kosztuje 2 dyszki. W ogóle zobaczcie te buty, kosztują 90 zł, są z takiej imitacji skóry, ale w środku jest baranek, one muszą być naprawdę cieplutkie, ciekawe jeszcze do tego, czy będą wodoodporne. Kolejna nowość to bluzka z takim ładnym nadrukiem róży i ona kosztuje 26 zł. Ramoneski z takiej przecieranej imitacji właśnie skóry. Sto złotych. Tutaj znowu jest zimowe buty. Naprawdę jest ich teraz sporo. Nie są drogie, bo 90 zł. Ciekawa jestem tylko, bo nigdy nie miałam butów ogólnie z Sinsay. Może gdzieś tam lata temu jedne. Ciekawa jestem, jak one się w ogóle spisują. W środku mają takie brązowe futerko, więc będą na pewno cieplutkie i mięciutkie. Są też nowe komplety dresowe, tutaj na przykład spodnie kupicie za 50 zł. Oczywiście do tego możecie dokupić sobie spódnice, gdzieś tam nawet po drodze później będą też do tego bluzki, 50 zł. I te spodnie, oprócz tego, że są w takim delikatnym brązie, to one są też w szarościach. A tu
Piąta jest właśnie spódnica, dokładnie z tego samego materiału. 40 zł. Tutaj mamy jeszcze takie spodnie. A to takie bardziej klasyczne, one już nie są takie prążkowane jak tamte były. 40 zł. No i na przykład do tamtych spodni świetnie by nam pasowały te sweterki. Taki sweterek kosztuje 60 zł. Jest w rozmiarach do XL. Z przodu ma kieszonki, z tyłu cieniutki kaptur. Fajny, nie za gruby. Kolejna nowość to są piżamki, słuchajcie, obłędne, 50 zł, są naprawdę śliczne, z długim rękawkiem. Tutaj jest fajne, że spodnie są długie, ale rękaw tej bluzki jest taki, wiecie, 3/4. Tutaj fajne spodnie, ta krata mi się właśnie taka z mocno jesienna kojarzy, 26 zł w rozmiarach do XXL. Powiedzcie mi tak jeszcze, bo cenię sobie bardzo Wasze zdanie, zawsze czytam wszystkie Wasze komentarze. Jestem ciekawa, czy wolicie, jeśli po prostu ten podkład, jeśli chodzi o nagranie tego dźwięku ze sklepu, 50 zł. Lubicie oglądać te przeglądy naturalne, gdzie ten dźwięk chodzenia tego po sklepie i tak dalej nie jest wyłączony, czy wolicie, jeśli dodana jest muzyka? Dajcie mi znać w komentarzach, bo jestem ciekawa, jakie macie opinie na ten temat. Oczywiście zrobię też jakieś ankiety teraz na YouTubie, które sklepy wolicie najbardziej. 50 zł kosztuje ta sukienka. Tutaj zobaczcie kurteczki, bardzo fajne, złote. One takie wyglądają tutaj, taki ciemny brąz, ale one są naprawdę złote. I do tego mają piękny, piękny materiał, naprawdę taki śliski, super. Ja tylko zawsze mam taką fazę, że ja muszę nosić płaszczyk i to najlepiej z paskiem na środku, bo mi się wydaje, że te kurtki mocno pogrubiają. No ale nie wiem w sumie, nie wiem, czy to tylko moja wyobraźnia tak działa po prostu. To też możecie się odezwać w tym temacie w komentarzach. Natomiast ta jest na przykład super materiału. Powiem Wam, że taki materiał, że jeszcze się nie spotkałam z takim fajnym w dotyku, takim śliskim, takim gumowym. Super. Kościotrupowe piżamki na Halloween dla dzieci, 30 zł. To są fajne spodnie, one też gdzieś tam były w innych kolorach. Jedyne co, to one są naprawdę dość drogie, bo jak przecenione są na 120 zł, to porównując inne ciuchy w Sinsay, to ta cena nie jest jakaś niska. Tutaj dynie jesienne, muszę się w nie zaopatrzyć, 16 zł. Na przykład takie figurki, zobaczcie, ale ja nie lubię jakoś tych halloweenowych dekoracji, nie przemawiają one do mnie totalnie. Jesienne, owszem, jestem totalną jesieniarą, ale takie halloweenowe to no, niestety. Z mojej strony to już wszystko, mam nadzieję, że przegląd Wam się przydał. Dajcie znać w komentarzach, co Wam najbardziej wpadło w oko i czy często odwiedzacie Sinsay. Z mojej strony to wszystko, buźka, hej!